Cześć, tym razem do naszej redakcji trafił bardzo ciekawy, zapowiadający się smartwatch Huawei Watch. Przed recenzją przyjrzyj się, co kryje opakowanie. Otwieramy. W środku szkatułka. Muszę przyznać, że moje pierwsze wrażenia są takie, jakbym rozpakowywał coś naprawdę drogiego i prestiżowego. Jest to wersja ze skórzanym paskiem, ale można go też kupić z metalową bransoletą lub po prostu przejść się do sklepu i kupić dowolny inny pasek o szerokości mocowania 18 mm. Zegarek ma metalową kopertę. Po prawej stronie widzimy przycisk. Do czego on służy? O tym dowiecie się więcej z recenzji. Wyświetlacz jest idealnie okrągły, ma 1,4 cala średnicy, wykonano go w technologii AMOLED. W smartwatchu AMOLED spisuje się lepiej niż IPS, także bardzo dobrze zastosowano taki wyświetlacz. Z tyłu mamy zestaw czujników, jest akcelerometr, jest żyroskop, barometr i oczywiście zastosowany tutaj pulsometr, czyli miernik tętna. Bardzo ważne jest to, że wyświetlacz został przykryty bardzo wytrzymałym szkłem szafirowym, które jest bardziej odporne na zarysowania niż na przykład Gorilla Glass. Co jeszcze w opakowaniu? Instrukcje. Również wydrukowane dość elegancko. Ładowarka. Oraz stacja ładująca wraz z kablem USB. Tu są styki do ładowania. Więcej nie znajdziemy w środku niczego dodatkowego. Więcej informacji o tym smartwatchu znajdziecie w pełnej recenzji na benchmark.pl.